program sponsorowany przez FullTilt.com. Witam w kolejnym odcinku Face the Pro. Dziś zobaczymy zwycięzcę z poprzedniego programu, którym jest Martin Dimitrov z Bułgarii. Zmierzy się on z zawodowcem Waldemarem Luigi Quaiserem. Moi drodzy, Bułgarowi wcale nie brak motywacji, ponieważ jeżeli zwycięży w tym heads-upie, podwoi swoją dotychczasową wygraną i będzie miał już 5000 euro na swoim koncie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się ten mecz potoczy, oglądajcie z nami Face the Pro. Nazywam się Akosz Waldemar Quaiser. Gram pokera już 5 lat dla samego smaku zwycięstwa. Zanim przejdziemy do zasadniczej części dzisiejszego programu, czyli heads-upu Dimitrova z Quaiserem, przypomnijmy sobie najciekawsze momenty poprzedniego odcinka z udziałem Bułgara. Obaj dzisiejsi gracze właśnie wchodzą do studia i za chwilę zajmą miejsca przy tym stole, a my jeszcze przez moment przypomnijmy sobie, o co chodzi w Face the Pro. Face the Pro to 8 stołów z 8 siedzeniami. Zwycięzca wygrywa 2,5 tysiąca euro, dostaje szansę podwojenia swojej wygranej przeciwko profesjonaliście. Oto struktura heads-upów. Jeżeli gra zakończy się przed 5 poziomem blindów, mamy następne gry, tak aby zwycięzca w heads-upie wygrał 2 mecze przeciwko rywalowi. Potem stół finałowy, pierwsze, drugie i trzecie miejsce i szansa wygrania ponad 100 tysięcy euro. I obu zawodników mamy już przy stole. Po jednej stronie profesjonalista Waldemar Luigi Quaiser z Węgier, natomiast po drugiej stronie mój imiennik Martin Dimitrov z Bułgarii. Który z nich okaże się lepszy, przekonamy się jeszcze w tym programie. Rozpoczynamy heads-up. Pokonanie profesjonalisty to zadanie wykonalne, ale bardzo trudne, o czym właśnie przekonuje się Martin Dimitrov. Wiemy jednak, że w pokerze wszystko może się zdarzyć, dlatego zostańcie z nami, wracamy tuż po przerwie. Program sponsoruje FullTilt.com. Face the Pro, jesteśmy już po przerwie i wracamy do pojedynku. Martin Dimitrov kontra Waldemar Luigi Quaiser. Niesamowity heads-up, niesamowite emocje i niesamowite zakończenie. Martin Dimitrov jest już drugim Bułgarem, który pokonał mistrza. Wcześniej dokonał tego Ognian Stefanow. Moi drodzy, również wy możecie wziąć udział w naszym programie. Również wy możecie mieć szansę zagrać z jednym z naszych mistrzów, a także z samym Gasem Hansenem. Kwalifikacji do tego programu należy szukać na stronach Full Tilta. A ja zapraszam już teraz do kolejnego odcinka, gdzie kolejnych 8 śmiałków będzie walczyć o ponad 100 tysięcy euro. Do zobaczenia! Sponsorowany przez FullTilt.com.